Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj gotowanie własne. Przygotujemy dla Was łopatkę wieprzową z warzywami, którą zrobimy w rękawie w piekarniku. Jest to przepis, który nam się bardzo dobrze sprawdza, często go wykonujemy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak taką łopatkę wykonać, zostańcie z nami. Do przygotowania łopatki będziemy potrzebowali 1 kg łopatki wieprzowej, 1 dużą marchew, 3 średniej wielkości cebule oraz około 10 pieczarek. Ponadto 3 łyżeczki papryki wędzonej, 1 łyżeczka ziół prowansalskich, 1 łyżeczka soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 1 łyżeczka przyprawy do wieprzowiny, 3 ząbki czosnku, 3 łyżki oleju, 3/4 szklanki wody oraz rękaw do pieczenia. Na początek wszystko rozpoczynamy od ustawienia naszego piekarnika. W międzyczasie, jak my tam będziemy przygotowywać, żeby on się grzał, 170 stopni grzanie góra-dół, u nas piekarnik się już grzeje, a my przechodzimy teraz do łopatki. Na początek zaczynamy od pokrojenia naszej łopatki na mniejsze kawałki. Ja przygotowałam sobie miskę, w której wszystko będziemy mieszać. Mam tutaj kilogram łopatki w dwóch takich kawałkach. Także biorę sobie pierwszy. I tutaj łopatkę kroimy w takiej średniej wielkości kawałki. Tutaj jak nam się pokroi. Jeden może być większy, drugi mniejszy. I następnie takie kawałki przerzucam do miski. Tutaj widzicie, jakiś nam kawałek odstaje. Też jeżeli mamy jakieś takie tłuste elementy w łopatce, tak jak właśnie tutaj jest, ja sobie to wykrajuję i odkładam, tego nie będziemy piec. I całość łopatki właśnie kroję w takie kawałeczki. Łopatka pokrojona, teraz czas na nasze warzywa. Pieczarki kroję na ćwiartki. Pokrojone pieczarki lądują razem z mięsem. Bierzemy się teraz za cebulę oraz marchewkę. Cebulę kroję na pół i jeszcze na pół, czyli połówkę na ćwiartki. Tak, żeby ona nam później w trakcie mieszania się troszkę rozpadła i będziemy mieć więcej kawałków tej naszej cebuli. Marchewkę kroimy w plasterki. Ja tak sobie kroję tą marchewkę, a Was serdecznie zapraszam do dołączenia do naszych grup na Facebooku. Tam się wymieniamy razem wspólnie z pozostałymi uczestnikami tej grupy naszymi poradami, uwagami. Oraz zapraszam Was do obserwowania naszego Instagrama, tam z kolei znajdziecie zdjęcia potraw, dań, które my przygotowujemy. Jak widzicie, marchewkę kroję w takie niezacienkie plasterki, ponieważ ona w trakcie pieczenia nam się trochę rozgotuje, a jak będą grubsze plasterki, będą lepiej wyczuwalne. Cebula z marchewką lądują w misce z pozostałymi składnikami, czyli pieczarkami i mięsem. Odkładam deskę nóż, teraz będziemy dodawać przyprawy. Zanim dodam jeszcze przyprawę, delikatnie sobie przemieszam to mięso z warzywami. Jak widzicie, wychodzi nam taka dosyć konkretna porcja. Myślę, że spokojnie na 4 osoby wystarczy nam tej porcji. Wstępnie wymieszane i teraz dodaję przyprawy. Po kolei papryka, zioła prowansalskie, sól, pieprz, przyprawa do wieprzowiny. Teraz muszę przecisnąć przez praskę świeży czosnek. Jeżeli nie macie świeżego, możecie użyć granulowanego. My używamy świeżego, on jest wtedy taki bardziej aromatyczny. Jeden ząbek przeciśnięty. Czas na drugi ząbek. Przy pomocy noża zdejmę czosnek z praski. Praska już nam nie będzie potrzebna, odkładam. Teraz dodajemy do tego wszystkiego olej. I musimy wymieszać.
aby przyprawy rozłożyły się równo na całej ilości naszego mięsa i warzyw. Mięso i warzywa wymieszane z przyprawami. Jak widzicie, na ten moment tak to się prezentuje, tutaj ciągle mi coś ucieka. Biorę sobie teraz nasz rękaw do pieczenia. Ja dzisiaj akurat korzystam z takich woreczków, które są zamknięte już z jednej strony, ale raczej na co dzień używam właśnie tego rękawa, gdzie z metra sobie odcinamy tyle, ile nam potrzeba. Dzisiaj akurat taki miałam w szufladzie, więc taki wykorzystam, żeby nic się nie marnowało. I teraz mięso przekładam do tego worka. Mięso w całości do worka przełożone. Ja tutaj sobie jeszcze użyję takiej szklanej brytwanki. Łatwiej mi to będzie włożyć do piekarnika i później wyjąć. Jak widzicie, porcja jest naprawdę pokaźna. Teraz jeszcze woda, bo wspomnieliśmy w przepisie, że jest potrzebna woda. Wylewam moją wodę do miski, bo tutaj nam zostało troszeczkę przypraw. Łopatką, którą nakładałam, na której też są przyprawy, opłukuję miskę, tak żeby te przyprawy jeszcze przemycić, co nam się uda. Łopatkę odkładam. Tutaj worek przytrzymujemy i tą wodę wlewamy do worka. Worek trzymam, a wodę rozprowadzam po całości, tak żeby mięso się też dusiło w tej wodzie. Worek zbieram i ja tutaj związuję sobie takim sznureczkiem. Do zestawu zawsze też są dołączone takie zipy, ale mi lepiej się sprawdza sznurek. Mogę wtedy sobie mocniej to wszystko ścisnąć. Ściskam, jak widzicie, naprawdę mocno tutaj związuję ten worek. Nadmiar mojego sznureczka odcinam. Teraz to jest jeszcze bardzo istotne, żeby nasz worek nie pękł w trakcie pieczenia. Biorę sobie drewniany patyczek i losowo nakuwam. Dzięki temu on będzie mógł sobie odprowadzać powietrze i nie pęknie nam w trakcie pieczenia. Robię kilka tych dziurek. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. I co teraz? Wstawiamy do piekarnika. Środkowy ruszt. Zamykamy i czas pieczenia. Godzina 20 do 1,5 godziny. Ja sobie ustawię czas. Na początek na godzinę 20. Myślę, że w zupełności nam wystarczy. Ok, i czekamy. Dla nas godzina 20, dla Was chwila. Minęło 1,5 godziny pieczenia, bo dołożyliśmy jeszcze 10 minut. Wyłączam piekarnik. Wyciągam nasze mięso. Tak się prezentuje jeszcze w worku. Tak się prezentuje nasze mięso w całej okazałości w worku rozciętym. Jak widzicie, wygląda bardzo apetycznie. Chciałoby się zjeść, szkoda, że nie możecie poczuć tego zapachu. Teraz zobaczmy, czy mięso jest miękkie. I owszem, jak najbardziej mięso jest mięciutkie, rozpada się na kawałki. O to nam chodziło. My dzisiejsze danie podaliśmy w stylu klasycznym z ziemniakami, z koperkiem oraz mizerią. Całość tworzy bardzo zgrabne i konkretne danie obiadowe. Myślę, że sprawdzi się na każdą okazję, tak na dobrą sprawę. Mięso jest ultra miękkie, przebija się też marchewka, delikatna cebulka, pieczarki zmniejszyły swoją objętość, są praktycznie niewidoczne, ale są wyczuwalne w smaku. Całość dania, jak widzicie, prezentuje się świetnie. Zapewniam Was, że jeszcze lepiej smakuje. Niestety przez YouTube'a nie możemy Wam oddać zapachu, jakie u nas towarzyszą w całym mieszkaniu, ale wierzcie, zrobicie, nie pożałujecie. Z naszej strony wszystko, dzięki za oglądanie, my bierzemy się za jedzenie, póki jest jeszcze wszystko gorące. Widzimy się w kolejnych produkcjach, trzymajcie się, hej!